Розпочинається перша частина літургії Великої П'ятниці – літургія Слова. В першому читанні пророк Ісая заповідає благословенні плоди муки і смерті Месії, на якого Бог поклав гріхи усього людства. Ото ще повідже моєму слузе, вибієши, вивищи і бардзо вирощі. Як вірю ослуп'яло на його відок, так нелюдсько зостав ушпецоне. Його вигляд і постач його була неподобна до людей. Ойче, в Твої руці складам духа мого. Ойче, в Твої руці складам духа мого. Читання з послання до євреїв. Маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у всьому. Для нас Христос став ще послушним аж до смерті крижовой. Для того Бог вивищив його над всього і даровав йому понад всяке ім'я. Хвала тобі, Боже. По вечері Ісус вийшов з учнями своїми за потоп Цедрон. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do niego: Kogo szukacie? Odpowiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże go na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twego miłosierdzia. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Na którym zawisło
zbawienie świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Thank you.
podźwignij nas do góry, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości.